Moje dwa światy to tytuł nowej wystawy fotografii, którą można oglądać w Galerii Resursa. Autorką prac jest Iwona Nabzdyk, rodowita radomianka, nauczycielka historii w Zespole Szkół Budowlanych imienia Kazimierza Wielkiego w Radomiu, członkini fotoklubu RP Stowarzyszenie Twórców Regionu Radomskiego oraz Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Najchętniej fotografuje martwą naturę. Moje dwa światy to wystawa indywidualna, poświęcona moim dwóm pasjom fotografii. Z jednej strony są to martwe natury, z drugiej strony jest to zamiłowanie do dmuchawców, do ich ulotności i takiego subtelnego piękna. Jedna z moich pierwszych wystaw była właśnie poświęcona tym dmuchawcom, nosiła tytuł Ulotności. I to jest tak, że praktycznie do tych dmuchawców co jakiś czas powracam, daję im spokój, ale dalej do nich powracam, pokazując w jeszcze innych ujęciach. Autorka brała udział w kilku wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu ekspozycjach zbiorowych. Otrzymała wiele wyróżnień na międzynarodowych konkursach fotograficznych. W 2014 roku zdecydowałam się wysłać swoje zdjęcia na konkurs do Częstochowy. To był salon pod nazwą Martwa Natura w fotografii. Wysłałam 4 prace kieliszkowych dmuchawców, gdzie wykorzystałam do zrobienia zdjęć właśnie dmuchawce i kryształowe, kolorowe kieliszki. I wszystkie 4 prace zostały tam dostrzeżone. I 2 lata później, w 2016 roku, moje zdjęcie pod tytułem Dotyk światła otrzymało brązowy medal FIAB. Prace Iwony Nabzdyk można oglądać w Galerii Resursa do 18 listopada.